mamy dalej, no. Idę z Dave'em na małe górki, znaczy na małe, ale trudniejsze. Na skoki idziemy. Będzie dym. Podobno. Dalej, gdzie jest ten mój bukłak? Do picia. Popinam się pod niego. Trochę wody. I lecimy. Tylko nie do nosa woda. Dawaj go. Daj, wlecimy. Dave! Lecimy na górkę. O! O, śruba mi się poluźniła. Od handbara. Tylko pamiętaj, no tu jest głęboki piach, nie? Taki kopany, nie? Musisz dupa do tyłu, czyli tak, no stajesz, gaz, mocny napęd i przed górką 2 metry dodajesz gazu. 2 metry przed górką gaz? Tak. I tylko o tym, no na wprost. Nie patrz, czy w kolejne wjedziesz, czy w te leje, czy w tamto, nie ma znaczenia. I tu pamiętaj, gaz dopiero przy górce odpuszczasz. Parę razy wjedziesz, trochę więcej nie odpuścisz tego gazu, to sobie ładnie wyskoczysz. Tylko pamiętaj, dupa do tyłu, żeby do przodu czasami się nie podsuwał. Do samego końca górki masz dupę z tyłu, dobra? Tylko tu pamiętaj, musisz się mocno napędzić. Żebyś czasami w połowie dopiero się nie napędzał, nie? Bo tu będzie ci ciężko. Ja ci pokażę jak, a ty zrobisz, dobra? Ja pierwszy. Znowu brudny jesteś. Kurwa. No. On dzisiaj... Tu wjeżdżamy, uczymy się skoku. Dave, patrz, patrz, patrzysz? Widziałeś? To zapierdalaj. Jednak starter to jest starter, nie? Ta kopka to jest, kurde, może w dwusuwie to ma sens, ale w zerosuwie to jest porażka. Fajnie chodzi ta Yamaha, jest naprawdę zajebista. Chciałbym taki motor, ale jest naprawdę fajna. Truja! To pamiętaj prędkość. Jedziesz. A tu trzeba, nie można się zatrzymywać.
No, bo się kopie, no. Jest trudno stąd wystartować, ale spoko. Mówię, starter to starter, nie? Kurde, w dwusuwie to jeszcze może być kopka, nie? No. Go! Zapierdalaj! Ogień! Teraz! Widzisz? A będzie lecieć. No, teraz będzie zapierdalał. O, zastawili mnie teraz, kurwa. Jak ja mam teraz obrócić? Dobra, no poradzę sobie, spoko, lotko. Co? Swoje wlepy, bo kolega pyta. Mam. Mam kalendarze, plakaty, wszystko mam to. Wszystko dam. Wjeżdżaj tam. To teraz pod tą dużą. Chodź za mną. Tak, tak jak ja. Tylko pamiętaj, przed górką ogień jecisz. No, patrz jak ja. Dajesz! Dobrze! Widziałeś? Jak zjeżdżasz, tak, jak do tyłu, jak zjeżdżasz, tak, jakbyś leżał, tak, jeszcze pochyl się, dupa do tyłu, nachyl się,
przed siebie patrzysz i tak zjeżdżasz. Nawet nie trzymasz tego hamulca, bo czasami, wiesz co, jak się człowiek zmęczy, nie? To czasami przy zjeździe na dusi. Puszczasz hamulec, w ogóle go nie trzymasz, tylko gazu dodajesz. I możesz się napędzać z góry, jak już zjeżdżasz. Nie podjeżdżasz pod samą górę, tylko żeby wiedzieć, że nikt nie wjeżdża do góry i ogień na dół. A przy samym dole, nie? To nawet jest wskazane trochę dać gazu, żeby to koło, wiesz, poszło trochę do góry, żeby nie wbiło się, nie? I ta prędkość cię wyprowadzi ze wszystkiego, nie? To co? Tylko wiesz co, nie jedź tak, nie? Na ten wyższy szczyt, tylko no, staraj się na ten mniejszy. Bo tam jest tak wyryte, no. Nie wyryte. Ciebie nie interesuje, czy jest wyryte, czy nie. Po prostu jak masz ogień, to po wszystkim idziesz. Jak masz tyłek do tyłu, to po prostu wszystko, cały przód ci to wybiera. Ty się tym w ogóle nie przejmujesz, nie? Wszystko po prostu nie ma znaczenia, nie istnieje. Tutaj na przykład, jak się pod ten podjazd wjeżdża, to są doły. I teraz nie możesz odpuścić gazu w tych dołach. Po prostu tyłek do tyłu, kolanami trzymasz siedzisko i ogień. I przed górką ogień i mogłaby być nawet 1,5 razy wyższa i się podjeżdża pod nią. No, tu jeszcze popróbuj, bo te są wyższe. Gorsze niż te, nie? Tu masz taki kąt prawie jak tu, nie? Chociaż ta jest prostsza, nie? Niż te. No, naprawdę. Tak? Tak. No. To tam jest przeraża. Dobra, no nie przerywaj, bo to kurde szkoda, a ten, trzeba trenować. Tylko pamiętaj przy zjeździe i zjeżdżaj szybko i dupa mocno do tyłu. Prawie na kaczorze, żebyś miał. I nic się nie obchodzi. Nawet możesz oczy zamknąć. Nie, dominator? No jedź. Pięknie! Pięknie to zrobiłeś! Pięknie! Dobrze! Słuchaj, jak już czujesz, że nie możesz podjechać, to sobie balans na podnóżkach trochę rób. Może też ci trochę pomoże, ale tu wszedłeś, no dobrze jest. Nie było mankamentu. Teraz? Nie było źle, było dobrze. Dobra, ja to idę się napić. Dobra, nie świruj, jeszcze 2 razy te małe i idź się napić. Ja ci dam. Do samochodu idziemy? No. Dobra. I pamiętaj, rozpędzasz się już stąd i jedziesz na dół. Co? Jeszcze te 2 miałeś zrobić? Ja nic nie wiedziałem, nie słyszałem nawet o tym. Nie? Nie, serio. To napij się, bo nie ma czasu.